Na te informacje kibice piłki nożnej czekali z niecierpliwością, ale będą musieli czekać dalej. Polski Związek Piłki Nożnej nie zwolnił na razie trenera piłkarskiej reprezentacji Fernando Santosza, choć po kompromitacji w meczach z Mołdawią i Albanią wydawało się to oczywiste. Dziś doszło do spotkania prezesa PZPN z selekcjonerem kadry, ale żadne decyzje nie zapadły. Jak poinformował rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, prezes związku jeszcze w tym tygodniu będzie ponownie rozmawiał z Portugalczykiem. Przypomnijmy: po porażkach 2-3 z Mołdawią i 0-2 z Albanią, Polacy mają tylko teoretyczne szanse na awans z grupy na Euro 2024.